Romuald Koperski Syberia Zimowa Odyseja Czyta dar i już. Rozdział pierwszy Lubię ludzi, którzy coś robią, a nie tych dobrych, spokojnych, którzy siedzą w domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt 12 lutego 1908 roku w przemówieniu do uczestników wielkiego wyścigu. Ekspedycję na krańce mroźnego świata nazwałem szumnie ekspedycją stulecia. Nie kierował mną jednak pospolity Snobis, który kazał mi uważać, że właśnie moja wyprawa ma w sobie coś tak urzekającego i szczególnego, iż tylko nazwa stulecia do niej pasuje. Nie przepadam za takimi nazwami, nie popadam również w narcyzm i znam swoje miejsce w podróżniczym szeregu. Zdaję sobie sprawę, że w ostatnim stuleciu były setki ekspedycji i wypraw, które na miano to już zasłużyły. Przede mną na dalekiej północy byli sławni odkrywcy, byli kartografowie i zapewne geolodzy. Byli także zesłańcy i zwykli, szarzy ludzie, których nazwisk w ogóle nie znamy. Na przestrzeni ostatnich stu lat odbył to pierwszy lot samolotem, a pięćdziesiąt lat później poleciano w kosmos. Była też wyprawa na księżyc. Wydawałoby się, że nijak ma się moja wyprawa do nazwy stulecia, a jednak ma, choć oznacza to tylko zbieżność dat. Nazwa stulecia nasunęła się w związku z przypadającą setną rocznicą wielkiego wydarzenia w dziejach motoryzacji, jakim był wielki wyścig samochodowy na trasie z Nowego Jorku do Paryża. Było to w 1908 roku, a więc dokładnie przed 100 laty. Czysty przypadek sprawił, że czytając jakąś publikację o Dalekiej Północy trafiłem na tę historię sprzed wieku i ku swej ucieszy odkryłem, że z tamtego okresu pozostała wytyczona, lecz niepokonana trasa, wiodąca przez północne rejony Syberii, której do dziś nie pokonał samotnie żaden pojazd mechaniczny. Nie muszę chyba dodawać, że od pierwszej chwili stało się dla mnie to wyzwaniem. Aby na dobre zacząć opowieść o tej wyprawie, muszę przywołać parę faktów i zdarzeń sprzed lat. Bowiem nic z niczego się nie bierze i nie można sobie od tak w myśl łacińskiej maksymy fortes fortuna adiuvant, fortunak cetera mandato, śmiałym szczęście sprzyja, zdają się na los. Wyruszyć zimą w nieznane, do tego na Syberię. Zawsze chciałem zobaczyć Syberię, zwłaszcza Tajgę i Zorzem Polarną. Będąc jeszcze wyrostkiem, przeczytałem kilka książek o dalekich podróżach, o amerykańskich traperach, poszukiwaczach złota. Od tego momentu zacząłem i ja marzyć o tym, ponieważ podziwiałem przygodę, surową przyrodę, przez wyciężanie wszelkich trudności, a szczególnie walkę z żywiołem. Siedziało we mnie to już od dzieciństwa. Jako dziesięciolatek codziennie wstawałem o czwartej rano, szedłem do lasu, rozpalałem ogień, piekłem ziemniaki, prażyłem nad ogniem kawałki chleba. Wracałem, myłem się i dopiero wówczas szedłem do szkoły, bardziej myśląc o lesie niż o matematyce. Czym byłem starszy, tym dalej się zapuszczałem. Poznając przyrodę i sztukę poruszania się wśród kompleksów leśnych, błądziłem po borach tucholskich, nie mogąc wydostać się z otchłani lasu. Budowałem szałasy lub po prostu nocowałem pod gołym niebem. W księżycowym świetle wrześniowych nocy słyszałem i widziałem zbierające się na rykowisko jelenie. Siedziałem na brzozie, umykając przed nadchodzącą watachą dzików. Wsłuchiwałem się w noc, w szelest liści i traw, widziałem rozwijanie się pąków wiosną i przechodzenie zieleni w purpurę jesienią. Spałem również w zimowym mrozy przy ognisku i obserwowałem w ciemnościach nocy tajemnicze błyskające oczy. Marzyłem o Syberii również jako dorosły. Nie przegapiłem więc okazji, kiedy już stało się to możliwe. Aby na jawie ją zobaczyć. Było to na początku lat 90. Rozpadł się Związek Radziecki i większość zamkniętych dotychczas miast i rejonów stanęła otworem. Odtajniono ulice, tramwaje, kioski z gazetami i przystanki autobusowe, odkopano szczątki zamordowanego cara. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na powrót nazwano Rosją. Jednym słowem, tworzyła się nowa historia oraz nowa polityczna mapa świata. Na to tylko czekałem. Nie trwało to długo, kiedy w pozyskanym ze złomowiska terenowym samochodzie stałem na granicy rosyjskiej. Napis na karoserii pojazdu głosił: Córych, Syberia, Nowy Jork. Kiedy powiedziałem żołnierzom, że jadę do Nowego Jorku, stwierdzili, że mają do czynienia ze skończonym idiotą, który nie dość, że jest kopnięty, nie ma zielonego pojęcia o geografii, gdyż, jak zapewniali, Nowy Jork nie leży w Rosji, lecz w Ameryce. Zaśmiewali się przy tym do rozpuku. Śmiałem się i ja, bo w duchu myślałem, że moja podróż przerosła ich wyobrażenie o świecie. Jeszcze nie dotarło do nich, że ich ojczyzna może być tak po prostu krajem tranzytowym do Ameryki. Ubaw był popachy. Oni na głos śmiali się ze mnie, a ja z kolei udawałem idiotę, który pomylił drogę. Ale na siłę upierał się, aby do nowego Jorku dotrzeć samochodem. Naprawdę musiałem wyglądać na idiotę, bo pogranicznicy nawet nie zajrzeli do mojego samochodu. Pamiętałem tylko, że obwąchał go jakiś wyliniały pies, wyglądem przypominający wilka. Dziś, wracając z pamięcią do tamtych dni, zastanawiam się, jaka to siła mnie tam pchnęła, skąd miałem tyle odwagi. W Rosji wszędzie bałagan, jak po każdej rewolucji. W rosyjskich sklepach pustki dostępne tylko podstawowe produkty, a i te trzeba było wystać w długich kolejkach. Po centrum Moskwy, przez którą akurat przejeżdżałem, jeździły czołgi, po ulicach biegali żołnierze, a także cywile z karabinami maszynowymi gotowymi do strzału. Nie sposób było odróżnić, kto stróż prawa, a kto bandyta. Dziś trudno mi powiedzieć, dlaczego właśnie w tym momencie zapragnąłem znaleźć się wśród tych wydarzeń. Zapewne pomogliby mi w tym psycholodzy. I oto właśnie tamten pierwszy wyjazd, ten pierwszy kontakt z Rosją, a przede wszystkim z jej mieszkańcami sprawił, że wszystko się w moim życiu przewróciło do góry nogami. Zobaczyłem inny świat. Świat wspaniałych ludzi, świat różnorakiej, niespotykanej nigdzie indziej przyrody. Podziałało to na mnie jak narkotyk. Później dziesiątki wypraw w różne rejony Syberii, ekspedycje zimowe spływy z syberyjskimi rzekami, gigantyczne, bo liczące nawet 30 tysięcy kilometrów rajdy samochodowe. Kończyła się jedna wyprawa, rozpoczynała kolejna, i tak pozostało do dziś. W przerwach promocje książek, koncerty, tematyczne spotkania, pokazy zdjęć, i filmów, a także wystawy fotograficzne. Wszystko o Syberii. Kraina ta zwiększyła mój dystans do problemów. To spotkanie z inną rzeczywistością, a także spotkania z innymi ludźmi, bowiem Syberia to opowieść o ludzkiej kondycji, o przemożnym pragnieniu przetrwania, o poszukiwaniu szczęścia, miłości, bezpieczeństwa, potrzebie znalezienia sobie miejsca na Ziemi. Spotkałem na Syberii ludzi tajgi, łowców zwierzyny, geologów i poszukiwaczy złota. Korzenia, żeńszenia przybyszów z Chin skupujących trzewia, futra i poroża różnych zwierząt, z których później produkowali przeróżne afrodyzjaki. Spotykałem potomków zesłańców oraz dobrowolców, Polaków, którzy przed stu laty dobrowolnie tu przybyli i do dziś mówią w ojczystym języku. Na Syberii starczyło miejsca dla wszystkich. Można było tu spotkać inteligencję i szumowiny społeczne. Ludzie ukrywający się przed prawem, pod przydomkiem tutejszy, gdyby o któregoś przypadkiem zapytać. Na Syberii spotkałem wszystkie typy i profesje ludzkie: od pospolitego prostaka do wszelkiej maści profesorów. Przyroda była i jest tu wroga. Trzeba mieć się na baczności przed zwierzyną, niepogodą, nieprzebytymi chaszczami. Obserwowałem lub instynktownie zgadywałem, jak pomysłowi byli ludzie w walce z tą nieposkromioną naturą, z jakim uporem przeciwstawiali się jej, pokonywali ją, z jakąż energią wydeptywali ścieżki tam, gdzie nie chodziły nawet zwierzęta. To ludzie silni i śmiali. Dla słabych, wydelikaconych i niezdecydowanych nie ma na Syberii miejsca. Jedno ich łączy. Wszyscy jak jeden kochają Syberię, tajgę, tundrę, Arktykę. Po prostu swoje miejsca. Potrafią ją rozumieć i po swojemu rozkoszować się jej pięknem. A jakie opowiadania słyszało się przy nocnym ognisku, aż kręciło się w głowie. Wśród mieszkańców Syberii przeszedłem w pewnym sensie prawdziwą szkołę życia. Dzięki nim nauczyłem się jeszcze bardziej szanować przyrodę. Przemierzając Syberię wzdłuż i wszerz, zetknąłem się z wieloma bardzo ciekawymi, niezwykłymi ludźmi, z którymi zawiązałem trwającą do dziś przyjaźń. Tak oto zaczęła się moja przygoda z Syberią. Jak już wspomniałem, nic z niczego się nie bierze. W życiu nie ma przypadkowych zdarzeń czy przypadkowych spotkań. Wszystko czemuś służy. Czemuś jest przypisywane, podporządkowywane, w pewnym filozoficznym sensie, mówiąc kolokwialnie, w gwiazdach zapisane. Doświadczyłem tego wielokrotnie. Stało się tak również w tym przypadku. Pod koniec stycznia 1907 roku francuska gazeta Le Matin na swych łamach zadała dość zaczepne pytanie: Czy znajdzie się śmiałek, który jeszcze w tym roku odważy się przejechać samochodem z Paryża do Pekinu? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. 60 dni później, dziewięć tysięcy mil dalej, włoski szlachcic, książę Borghese, samochodem o nazwie Itala, przejechał linię mety w Pekinie. Chwilę później cel osiągnęły dwa francuskie pojazdy marki De Dion. Wydarzenie to zapoczątkowało nową erę w dziejach ludzkości, erę rozwoju motoryzacji. Czas wyścigów oraz rajdów samochodowych. Pojawił się nowy gatunek przygody, który jednak szybko z romantyzmu przerodził się w świetnie prosperujący do dziś biznes. Producenci samochodów szybko dostrzegli bezpośredni związek pomiędzy odnoszeniem sukcesu a sprzedażą swoich pojazdów. Podobnie wydawcy gazet. Od razu zorientowali się, że współzawodnictwo i związana z tym sensacja znacząco podnosi sprzedaż. Także politycy, prezydenci, przywódcy państw zrozumieli znaczenie tych wydarzeń zaspokajających narodowy głód, współzawodnictwa i patriotycznych uniesień. Stało się jeszcze woda w chłodnicy samochodu księcia Borghese dobrze nie wystygła, kiedy na nowojorskim Times Square zebrał się 25-tysięczny tłum. Prezydent Stanów Zjednoczonych Theodor Roosevelt żegnał uczestników kolejnego, tym razem największego samochodowego wyścigu wszechczasów wyścigu na trasie Nowy Jork Paryż. Sześć samochodów. Siedemnastu uczestników, razem cztery drużyny reprezentujące Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję i Włochy. Rozpoczął się mający trwać 169 dni najdłuższy oraz najtrudniejszy rajd w dziejach ludzkości, którego główną nagrodą miało być jedynie trofeum. Wydarzenie to było tak spektakularne, że dorównywało Igrzyskom Olimpijskim. Śmiałków żegnały owacje podekscytowanego tłumu, wznoszono toasty, życząc uczestnikom pomyślności. Ameryka żyła wyścigiem, o niczym innym nie mówiono. Nowojorskie szkoły, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów geografią, uwzględniły wyścig w programie nauczania. Duchowni wszelakich wyznań podczas nabożeństw znajdowali coraz to nowsze biblijne interpretacje wyścigu. W księgarniach zabrakło map i atlasów. New York Times wywiesił w oknach swej siedziby mapę pokazującą aktualną pozycję każdego z pojazdów. Trwał wielki wyścig wszechczasów. Świat patrzał. Od samego początku rozpoczęła się walka z przeciwnościami podróżniczego losu. Żaden z pojazdów biorących udział w wyścigu nie miał napędu na cztery koła. Niewiele też wiedziano o trasie, bowiem do czasu wyścigu tylko dziewięć razy przemierzono samochodem terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie było dróg, transport ludzi i towarów odbywał się przede wszystkim koleją. Nie było stacji paliw, benzynę kupowało się w sklepach chemicznych lub drogeriach. Ponadto uczestnicy, wbrew radom doświadczonych polarników, między innymi Roalda Amundsena. Wytyczyli sobie nierealny do pokonania odcinek trasy wiodący przez terytorium Stanów Zjednoczonych do Seattle, następnie przez Kanadę, Alaskę, zamarzniętą cieśninę Beringa na półwysep Czukocki. Dalej planowano przejazd północnymi krańcami Syberii w kierunku Jakucka i Irkucka z zamiarem dotarcia do linii kolei transsyberyjskiej, która miała być drogowskazem dalszej podróży. W miarę pokonywania kilometrów oraz piętrzących się trudności, uczestnicy eskapady zrozumieli, że ich założenia są niewykonalne. Przyznali, że rację mieli doświadczeni podróżnicy. W rezultacie po dotarciu do San Francisco. Załadowali samochody na statek i przez Japonię dotarli do leżącego na rosyjskim dalekim wschodzie w Władywostoku. Tylko załoga niemiecka z powodu awarii nie dojechała do San Francisco. W rezultacie zepsuty niemiecki pojazd przetransportowano koleją do Seattle, skąd dalej parowcem do Władywostoku najtrudniejszym i zarazem najdłużej trwającym etapem wielkiego wyścigu wszechczasów okazał się przejazd przez Syberię. To trudno wyobrażalne przestrzenie, to miliony kilometrów kwadratowych tajgi, miliony jezior i rzek, a przede wszystkim bez ludzi i bez droża. Jak trudna była ta podróż znając Syberię. Mogę sobie to tylko wyobrazić. Co roku z nastaniem zimy, mróz skuwa Syberię, szaleją śnieżyce. Uczestnicy wyścigu bez bezdrożami musieli przedzierać się przez nieznaną sobie krainę pociętą sznurami rzek, pokrytą dywanem śniegu, a później z nastaniem wiosny, błota. Trwała bezlitosna walka o każdy metr, o każdy kilometr. Bywały dni, że dziennie pokonywano z trudem 30 kilometrów. Dlatego też zarówno w Ameryce, jak i na Syberii, przy każdej sposobności korzystano z możliwości jazdy po torach kolejowych. Uwzględniono to nawet w regulaminie wyścigu, który co prawda wyraźnie zabraniał jazdy po szynach Jednakże do jazdy po nasypach i podkładach kolejowych się nie odnosił, co skrzętnie wykorzystały wszystkie załogi. Biorący udział w wyścigu amerykański samochód Thomas Flyer został nawet odznaczony jako pociąg numer 49 Union Pacific, a wśród załogi znajdował się najprawdziwszy konduktor tejże linii kolejowej. Dziś trudno z całą pewnością opisać trasę, jaką przebyli uczestnicy wyścigu. Ile załóg, tyle relacji, czasami całkiem sprzecznych ze sobą. W niektórych istniejących amerykańskich opisach daje się do zrozumienia, że Amerykanie przedostali się przez ciśninę Beringa. Istnieje nawet opis Półwyspu Czukockiego oraz w niezbyt miłym tonie obraz mieszkających tam tubylców – których przedstawiono jako dzikich, jedzących zgniłe mięso ludzi. Jednakże dalsza, chaotyczna relacja zaprzecza temu, gdyż autorzy twierdzą w niej, że nikt nie przejechał po bezdrożu Syberii samochodem, a jedynie drogą przecinającą te tereny, jaką jest trasa kolei transsyberyjskiej. Z tą relacją całkowicie się zgadzam. Jednak na podstawie tego opisu widać, że amerykańska znajomość geografii ma dalekie sięgające stuleci tradycje i do dziś jest pielęgnowana. Uczestnicy reprezentujący Amerykę nie odróżniali północy od południa. Z ich opisu wynikało, że Władywostok leżał po prostu po przeciwnej stronie cieśniny Beringa. Trwała ostra rywalizacja. Cały świat śledził wyścig. Sprawiło to, że tak właściwie to nie samochody i ludzie, ale całe narody konkurowały ze sobą. W sporcie często zwycięstwo jest sporne. Tak było i tym razem. Z sześciu samochodów do mety w Paryżu dotarły tylko trzy. I choć pierwsza na mecie dotarła załoga niemiecka. Zwycięzcami okrzyknęli się Amerykanie za sprawą nałożonej na Niemców 30-dniowej kary za transport uszkodzonego pojazdu koleją. Od tamtego wydarzenia minęło prawie 100 lat. Świat zmienił się nie do poznania. Nowe technologie oraz związane z tym rozwój motoryzacji sprawiły, że nie można dziś odtworzyć wyczynu w oparciu o kryteria sprzed 100 lat. Trasa przez Amerykę, którą pokonywali śmiałkowie, jest dziś ruchliwą arterią komunikacyjną. Z tamtego okresu pozostała tylko wytyczona przed 100 laty trasa prowadząca przez tereny północnej Syberii której do dziś nie pokonał samotnie żaden kołowy pojazd mechaniczny. I właśnie to jest powodem, dla którego wraz z dwoma przyjaciółmi tu i teraz się znalazłem. Przypadająca setna rocznica tego wielkiego wydarzenia, Skłoniła mnie do próby zrealizowania pierwszego planu, jaki przed laty założyli sobie Śmiałkowie, pokonania zimą trasy wiodącej przez północne rejony Syberii na krańce Półwyspu Czukockiego. Mając wyraźny cel, czym prędzej przystąpiłem do działania. Kupiłem w Niemczech Mającą 27 lat ciężarówkę marki MAN, Kat1, rodem z Bundeswehry, i przystąpiłem do jej przebudowy na potrzeby wyprawy. Założyłem kilkujęzyczną stronę internetową i zaproponowałem światu: zróbmy to, czego nie dokonano przed 100 laty. Aby zdopingować potencjalnych szaleńców, w pewnym stopniu wyzwałem ich na pojedynek. Zapytałem, tak jak zapytano przed wiekiem, czy znajdą się śmiałkowie, którzy stawią czoło syberyjskiej zimie i bezdrożu? Stańcie w szranki. Zobaczymy, kto tym razem szybciej i dalej dojedzie. Poinformowałem również zainteresowanych, że dla zrównoważenia postępu techniki trasa jubileuszowego Wielkiego Wyścigu Stulecia przebiegać będzie po planowanej, lecz niepokonanej przed stu laty trasie, wiodącej m.in. przez pozbawione dróg środkowe i północne tereny Syberii, aż do cieśniny Beringa. Dałem do zrozumienia, że uczestnicy w warunkach zimy syberyjskiej dotrzeć będą musieli do miejsc, gdzie dotychczas nie dotarł drogą lądową żaden pojedynczy kołowy pojazd mechaniczny. Będzie to najtrudniejsza droga wszechczasów. Dodałem, że podobnie jak przed stu laty, uczestnicy wyprawy zdani będą tylko na siebie. Będą mogli liczyć tylko na swoje umiejętności, wytrzymałość fizyczną i psychiczną, niezawodność sprzętu, a także przysłowiowy łód szczęścia. W swej odezwie wyjaśniłem również, dlaczego pojazdy niekoniecznie muszą dotrzeć do Nowego Jorku. Po pierwsze, finanse związane z transportem lotniczym przez cieśninę Beringa. Po drugie, Przypomniałem, że od tamtego wydarzenia minęło 100 lat i świat zmienił się nie do poznania. A co za tym idzie? Nowe technologie oraz związany z nimi rozwój motoryzacji sprawiły, że nie można dziś odtworzyć tego heroicznego wyczynu sprzed lat. Trasa przez Amerykę, którą pokonywali śmiałkowie, jest dziś ruchliwą arterią komunikacyjną, którą można bez problemu pokonać każdym samochodem osobowym. Z tamtego okresu pozostała tylko wytyczona przed laty trasa prowadząca przez tereny północnej Syberii. Do dziś trasy samodzielnie nie pokonał nikt. Wyznaczyłem datę i miejsce startu. Paryż, 12 stycznia 2008 roku o godzinie 12:00 spod wieży Eiffla. Pomimo dużego zainteresowania, które śledziłem na różnych forach internetowych, chęć uczestnictwa w wielkiej przygodzie wyraziło niewielu. Z biegiem czasu, im bliżej daty wyznaczonego startu, kandydaci wykruszali się jeden po drugim.